codziennie od prawie 1000 dni giną tam setki ludzi i być może wyda się to Państwu dziwne, ale mnie porusza śmierć zarówno Ukraińców, jak i Rosjan. Nie za to Państwo płacicie żołnierzowi, żeby on się zastanawiał, czy będzie wojna, czy nie. On ma najpierw siebie, od tego musi zacząć. Najpierw siebie, potem swoich żołnierzy przygotować do wojny. Przyjmijmy, że Ukraina będzie chciała. Że Ukraina powie, dobra, stop. W miejscu, gdzie stoją nasze wojska, zamrażamy konflikt. Pytanie powinno być inne. Czy Rosja tego będzie chciała? Takie pytania, kto teraz wygrywa wojnę? Nikt. Nikt. Przewagę ma Rosja. Inicjatywę ma Rosja, więc dąży do wygranej zgodnie ze swoim planem. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach w Kazimierzu Dolnym, gdzie jesteśmy na wyjeździe Weekend Niepodległości z Historią Realną. Dzisiaj naszym gościem będzie pan pułkownik Piotr Lewandowski. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to oczywiście kciuki dla przyjaciół naszego kanału. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. A teraz, drodzy Państwo, chciałbym bardzo podziękować AutoDNA. Jest to firma, dzięki której tutaj dzisiaj jesteśmy, która wsparła nasz Weekend Niepodległości. Od 15 lat ta polska firma AutoDNA sprawdza używane samochody, żebyście Wy Państwo nie kupili kota w worku, czyli samochodu z przekręconym licznikiem, z jakimś starym wypadkiem, który został ukryty przed klientem albo innymi defektami. Także dzięki AutoDNA poznacie przeszłość swojego przyszłego auta. AutoDNA, dzięki za wsparcie tego wyjazdu i przypominam oczywiście, że partnerem strategicznym naszego kanału jest Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Dzięki za wszystkie suby, za wszystkie lajki i za wsparcie, które dostajemy od Was na Patronite i na YouTubie. A moim i Państwa gościem jest pan pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dziękuję za tak liczne stawiennictwo na Weekendzie Niepodległości Historii Realnej w Kazimierzu Dolnym i pozdrawiamy oczywiście wszystkich widzów, którzy nas oglądają na YouTubie. Cześć czołem, szkoda, że nie ma Was z nami. I dzisiaj debata historyczna, przepraszam, historyczna debata oczywiście, ale na tematy militarne. I zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałem bardzo podziękować firmie AutoDNA. Jest to firma, dzięki której tutaj jesteśmy, która nas wsparła. Firma, która bada przeszłość samochodów używanych i dzięki niej poznacie przeszłość swojego przyszłego auta. No i oczywiście chciałbym bardzo podziękować piekarni Sarzyńskiego, która dostarczyła nam kogutki spersonalizowane, słynne kazimierskie kogutki spersonalizowane dla historii realnej. I uwaga, mała ceremonia. Tak, musi się tradycji stać zadość. Panie pułkowniku, kogutek. Dziękuję bardzo. No dobrze, drodzy Państwo, tak się zdarzyło, że rozmawiamy na kilka dni, uwaga, bardzo trudno jest to uwierzyć, ale przed 1000 dniem wojny na Ukrainie. 1000 dni to trwa, tyle minęło czasu od inwazji rosyjskiej pełnoskalowej na Ukrainę. Zadam takie pierwsze pytanie, no takie, które chyba wszyscy sobie zadajemy. Czy wtedy, kiedy w lutym rozpoczęła się ta inwazja, 1000 dni temu, przypuszczał pan, panie pułkowniku, że ta wojna będzie tak długa i tak wyczerpująca? Nie przypuszczał tego chyba nikt. To jeżeli ktoś tak mówi, to należał do niewielkiego procenta, który w ten sposób oceniałby możliwość przebiegu konfliktu. Przy czym ja muszę się przyznać, że należałem do tych, którzy uważają, że w lutym Rosjanie nie uderzą. Nie dlatego, że sądziłem, że Rosjanie nie są do tego zdolni. Wręcz przeciwnie. Ja uważałem, że są wręcz organicznie zdolni do tego typu działań. Natomiast siły, które zgromadzili, wydawały mi się niewspółmierne do wyzwań, które przed nimi stoją. Więc
nie tylko nie sądziłem, że tak długo ten konflikt będzie trwał, ale że on zacznie się właśnie w takim terminie. Moja wiedza po części wynikała z tego, może tu pogłębię trochę temat, skąd taka moja opinia. Wielu moich kolegów z wojsk specjalnych szkoliło Ukraińców. I ja już to przytaczałem, ale powtórzę jeszcze raz. Kiedy rozmawiałem z jednym z moich kolegów z pułku komandosów i zapytałem się go, mówię, słuchaj, czy sądzisz, że oni mają szansę pod względem szkolenia? On mówi, słuchaj, nie wiem, czy oni tą wojnę wygrają, ale jedno wiem, urządzą Rosjanom piekło. Dosłownie takie słowa usłyszałem od mojego kolegi. I rzeczywiście tak się stało, bo mówimy o konflikcie. Wiecie państwo, ja ciągle to mam z tyłu głowy, to jest jak osa. To nic nie odbywa się bezkarnie. Te setki godzin spędzanych nad analizą konfliktu, tysiące stron w sumie już chyba, które napisałem na ten temat dla podmiotów różnych, one powodują, że ta świadomość towarzyszy mi, że codziennie od prawie tysiąca dni giną tam setki ludzi i być może wyda się to państwu dziwne, ale mnie porusza śmierć zarówno Ukraińców, jak i Rosjan. Ja nie zdarzyło mi się komentować, zresztą ja rzadko komentuję gdzieś tam w mediach społecznościowych, ale już nie zdarzyło mi się komentować ironicznie, nie wiem, śmierci rosyjskiego płonącego czołgisty na przykład. To jest śmierć ludzi, których ktoś urodził, odprowadzał do przedszkola, zmieniał pieluchy. Oczywiście ja nie miałbym wahań, gdybym miał walczyć z wrogiem, ale to nie znaczy, żeby nie zachowywać tej empatii. Zostać człowiekiem, po prostu. No i chyba tyle, jeśli chodzi o ten początek. Ja tylko mogę powiedzieć, że podpisuję się obydwoma rękami po tym, co powiedział pan pułkownik, i te wpisy internautów, którzy pokazują te filmiki właśnie płonących żołnierzy z reguły rosyjskich, tam rozsadzanych przez drony, z jakimiś takimi prześmiewczymi komentarzami i głupią muzyczką, wywołują we mnie rzeczywiście obrzydzenie. To są ludzie, żołnierze drugiej strony, i tak nie powinno się oczywiście tak pisać. Panie pułkowniku, ja proponuję rozpocząć od sytuacji bieżącej, naszą analizę, a potem cofniemy się do początków tej kampanii i o tym porozmawiamy. Dzisiaj newsem dnia jest atak dronów ukraińskich na Moskwę. 25 dronów po 50 kg miały ładunków. Zasięg 1000 km. Rosjanie zamknęli lotniska. Ale mam takie wrażenie, że jest to kolejny jakiś drobny sukcesik. Znowu oni, mam na myśli Ukraińców, napędzili stracha Rosjanom, ale nie może to zmienić ogólnego obrazu wojny, który, nie wiem, czy pan się zgodzi, ale jest obecnie bardzo niekorzystny dla strony ukraińskiej. Znaczy tak, zdolności ukraińskie, jeśli chodzi o rażenie, taki ładny wojskowy język, głębi strategicznej, bo to już nie jest głębia operacyjna, którą liczymy tam w 10 do powiedzmy tam 300 kilometrów, tylko to jest ta głębia strategiczna, czyli mówimy 1000 kilometrów plus. One są rzeczywiście spektakularne, one pokazują determinację ukraińską. Pokazują też trochę słabość Rosji, aczkolwiek no, ochrona takiego obszaru jak nawet Moskwa przed atakami dronów, które są wbrew mitom, ale nie takie łatwe wcale do zestrzelenia. No, ale tą słabość pewną pokazuje, bo jednak Rosja chwaliła się, że ta bańka antydostępowa, to kiedyś modne było, że ona będzie funkcjonować. Nic takiego nie ma obecnie. Więc to tą słabość pokazuje. Natomiast wpływ na przebieg konfliktu na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym jest rzeczywiście minimalny. Tak długo jak długo Ukraina, teraz to już jest w zasadzie chyba zbyt późno nawet, ale jak długo Ukraina nie otrzyma zgody na uderzenia właśnie poziomu strategicznego, i jeżeli za tą zgodą nie poszłyby dostawy dużej ilości środków rażenia,
czyli broni dalekiego zasięgu. I tu, proszę Państwa, my mówimy, że Ukraińcy dostali broń dalekiego zasięgu, tylko nie mają zgody. No nie dostali, bo daleki zasięg to jest 500+. Ukraińcy najlepsze, co mają, to jest do 500, ale nie mają 500+. Nie dostali broni dalekiego zasięgu do tej pory. To jest mit. Nie mają broni dalekiego zasięgu i moim zdaniem jej nie dostaną. Więc nie będzie rażenia głębi strategicznej Rosji bronią profesjonalną, użytą w dużej ilości, a Ukraina jest całkowicie przykryta zasięgami zarówno rosyjskiej broni dalekiego zasięgu, jak i rosyjskich dronów. No i biorąc pod uwagę wiele innych przewag rosyjskich, jeżeli jeszcze dorzucamy tą, którą można by skompensować, tylko tego nie zrobiliśmy my jako kraje wspierające ogólnie Ukrainę, no to same ataki dronów, 25 dronów, 50 kilo głowica, będzie to efekt propagandowy, ale militarny żaden. No niewesołe są rzeczywiście te horoskopy dla strony ukraińskiej. Proponuję porozmawiać o trzech kluczowych odcinkach frontu, tam gdzie wszystko się teraz rozgrywa. Zacznijmy może od Donbasu, tego głównego teatru działań. Sytuacja jest stabilna, ale beznadziejna. To jest cytat jednego z wysokich rangą oficerów strony ukraińskiej, nie rosyjskiej. I widzimy sytuację, w której Ukraińcy bronią się dzielnie, ale mozolnie, kilometr po kilometrze, metr po metrze ten rosyjski walec się posuwa. I do czego to prowadzi, panie pułkowniku? Czy to prowadzi do tego, że oni w końcu tam dojdą do tego Dniepru za ileś, nie wiem, miesięcy? Czy też możemy się spodziewać spektakularnego przełamania frontu i wlania się sił rosyjskich, jakiegoś przyspieszenia tej wojny? Nie wiem. I jeżeli ktoś mówi, że wie, to gratuluję odwagi. Dlatego, że jest tyle czynników, które ma na to wpływ, bo front może pęknąć nagle. Oczeretynę, gdzie w zasadzie wycofanie się niespodziewane jednego batalionu spowodowało przełamanie, z którym mamy obecnie do czynienia, dlatego, że na dużym odcinku front zaczął się składać jak domino, czego nie przewidziało dowództwo ukraińskie, mając pełną wiedzę na temat własnych sił. No to jakim cudem może to przewidzieć ktoś, kto nie ma nawet cząstkowej wiedzy o rzeczywistym stanie sił ukraińskich. Więc do tego może jak najbardziej dojść. Problemem nie jest to, że Ukraińcy się cofają, bo nadal mają głębię operacyjną, czyli mówiąc obrazowo, mają gdzie się cofać. Szczęśliwie dalej jednak szczelność frontu jest utrzymana, bo my mówimy, że front gdzieś pękł. No nie, gdyby front pękł, to wygląda to w taki sposób, że czołówki przeciwnika wdzierają się w głąb, tak? Poszerzają to włamanie na tyłach i to jak pęknięta tama, tak? Jest niekontrolowane, ruszyło. Nic takiego nie dzieje się, dalej ten opór jest. Ukraińcy się cofają, więc to nie jest problem. Problem polega na czym innym. Problem polega na tym, że ja obecnie nie widzę zdolności ukraińskich do tego, żeby budowali na tyłach miejsce, gdzie się przestaną cofać. Bo zwróćcie Państwo uwagę, jak walczyli Rosjanie w obwodzie kurskim. To znaczy się tak, cofali się, stawiali opór, ale kilkanaście kilometrów za linią styczności wojsk zaczęli natychmiast budować fortyfikacje ziemne i kolejne kilkadziesiąt kilometrów. Oni równocześnie zaczęli na wszelki wypadek budować dwie linie fortyfikacji. Na bliskich tyłach i dalekich. I to jest doktrynalne jakby z czasów, kiedy myślano, że wojna będzie wyglądać inaczej, bo potem zapomniano o tym, tylko że teraz nastąpił powrót. I ja nie widzę, żeby Ukraińcy prowadzili takie prace, czyli przygotowywali to miejsce, gdzie przestaną cofać się. I kolejne, gdyby coś poszło źle. To jest problem. A problem drugi,
trzeba budować siły do kontrataków, bo sensem obrony jest stawiać opór, w pewnym miejscu zorganizować obronę stałą, zatrzymać przeciwnika i stworzyć taką sytuację, żeby mógł przystąpić do kontrataku, czyli zadać mu tak duże straty, żeby osiągnąć zdolność do kontrataku. Pytanie, gdzie są siły ukraińskie, które byłyby do tego zdolne? Wiemy, że jest 6-7 brygad ukraińskich, tych o wyższej wartości, z tym, że tak naprawdę nie mamy wiedzy na temat ukompletowania sprzętem, jak Ukraińcy zdołali odtworzyć zdolność bojową tych brygad, bo ich na froncie nie ma, czyli są gdzieś na tyłach, z tym, że to jest 6-7 brygad. A proszę Państwa, do ofensywy na Zaporożu Ukraińcy przygotowali dwa korpusy sił zbrojnych, czyli 18 brygad i kolejne 9 brygad Gwardii Narodowej, czyli 3 rzuty po 9 brygad. To było Zaporoże. 27 brygad. Plus co najmniej 6-7 brygad, które były w pasie walki jeszcze. A tu mówimy o odwodach rzędu 6-7. Panie pułkowniku, wielu ekspertów wskazuje na to, że problemem może być to, że Ukraińcy za bardzo rozciągnęli swoje siły. Dzisiaj przygotowując się do naszej rozmowy, znalazłem taką informację, że jeden z oficerów ukraińskich powiedział, że na Donbasie Rosjanie mają przewagę 3-1, 4-1. Ja się tak zastanawiam, jak to jest możliwe, jeżeli na papierze ukraińska armia biorąca udział w walce jest liczniejsza niż rosyjska. I teraz, czy przypadkiem rozciągnięcie sił, bo i rzucenie części sił na Kursk i na tą operację, teraz przerzucanie sił na Zaporoże, o czym zaraz będziemy mówili, nie spowodowało zbytniego rozciągnięcia i przez to ta obrona jest cieńsza? Znaczy, przewaga liczebna wojsk rosyjskich wynika z czynników kilku, bo gdybyśmy spojrzeli na papier, siły rosyjskie zaangażowane bezpośrednio w operację na teatrze ukraińskim obliczane są na około 500 000 ludzi. Czyli tyle walczy na Ukrainie. Walczy nieco umownie, bo znaczna część wykonuje jak gdyby pracę wsparcia pola walki. Oczywiście kolejne 500 000 co najmniej pracuje na te 500 000 na Ukrainie jeszcze, więc praktycznie cała armia rosyjska pracuje na konflikt ukraiński, ale walczy umownie 500 000. Ukraińskie dowództwo i w ogóle Kijów mówi, że armia ukraińska przekroczyła 1 000 000 ludzi. Czyli wynikałoby z tego, że Rosjanie w zasadzie nie powinni mieć na tak wielu kierunkach kilkukrotnej przewagi. Bo rozumiem, gdyby mieli na jednym głównym tylko. Ale dowódcy ukraińscy, ci dowódcy taktyczni, liniowi, którzy mają bardzo ostry obraz pola walki, mówią o kilkukrotnej przewadze liczebnej Rosjan. Z czego to wynika? Wydaje się, że jednym z głównych powodów jest sposób, w jaki od początku walczą brygady ukraińskie. Znaczy się, brygady ukraińskie nie walczyły jako całość. W sensie takim, że brygada w przypadku ukraińskiej 5 tysięcy ludzi, brygady mające kilka batalionów, dywizjony artylerii, batalion dowodzenia, batalion logistyczny i tak dalej, co do zasady nie walczy jako całość. Czyli te 4 czy 5 batalionów zmechanizowanych nie uderzają w jednym pasie. Taktyka jest różna, może być 2 na 3, czyli 2 walczą. 3 pozostają jako drugi rzut. Może być odwrotnie, 3 na 2, ale Ukraińcy walczyli jednym, maksimum 2 batalionami naraz. Czyli tak, brygada była w bardzo wąskim pasie, no bo w pasie walki jednego batalionu, a nie 2 albo 3. Pozwalało to co prawda Ukraińcom trzymać brygady miesiącami na froncie, bo te bataliony się rotowały różnie. To zależało od brygady, intensywności walk, co tydzień, co 2 tygodnie. One przechodziły na tyły, tam odtwarzały zdolność, wchodził kolejny batalion i te brygady w tym wąskim pasie biły się dosłownie miesiącami, bez rotowania całych brygad. Ale jaka jest efektywność, jeżeli mam 5 tysięcy ludzi, z czego tak, walczy 1 000, przy czym, proszę Państwa, jeszcze tak, z tych
tysiąca żołnierzy, to geny wojowników będzie miało 30%. Czyli tak naprawdę efektywnie walczyć będzie 300. 5 tysięcy ludzi efektywnie walczy 300. Skąd powstały brygady szturmowe? A brygady szturmowe tworzono z tych, którzy mieli gen wojownika. I tam rzeczywiście na 1000 walczy prawie 1000. Stąd efektywność ukraińskich brygad szturmowych jest wielokrotnie większa. Spójrzcie Państwo tam, gdzie wchodzą te brygady zwane szturmowymi. Tam pole walki wygląda inaczej. Dlatego, że tam są ci, którzy mają ten gen wojownika. Gen wojownika, czyli co? Strach jest odruchem. Każdy normalny człowiek na polu walki czuje strach. Odwaga jest decyzją, którą trzeba podjąć. Jeżeli ja bronię okopu i przeciwnik atakuje, ja się muszę wychylić, żeby strzelać. Czyli narażam się na ostrzał. Jeżeli ja widzę przeciwnika, przeciwnik widzi mnie. I to jest ten moment. To ta decyzja. No i teraz na 10 taką decyzję podejmuje 3. W brygadach szturmowych, w grupach szturmowych prawie wszyscy. I teraz jeżeli mamy brygadę i walczy 300. No dobrze, niech walczą nawet 2 bataliony, walczy 600. Dalej mamy tysiące ludzi na tyłach. Okej, ktoś powie, no dobrze, ale co, u Rosjan tą decyzję podejmuje więcej? No, proszę Państwa, jeżeli żołnierz rosyjski takiej decyzji nie podejmie i trafi na 2 dni do wykopanego dołu bez wody i picia, bo taka jest kara, jeżeli zostanie obity styliskiem od siekiery za to, żaden dowódca ukraiński sobie na to nie pozwoli. Przecież natychmiast w mediach społecznościowych by się pojawiły informacje i on by wylądował przed ukraińskim sądem. I teraz Rosjanie, pchając tych swoich do szturmu, owszem, większość z nich ginie, ale to pozwala tym w drugim rzucie, a drugi rzut już się składa z tych, którzy mają ten gen walki, angażują pierwszy rzut, wykrywają stanowiska ogniowe, linie obrony i ten kolejny rzut jest dzięki temu efektywniejszy. Poza tym tak, Rosjanie jednak walczą pułkami i brygadami. Rotują całe pułki i brygady, przy czym jak osiągają ten dłuższy czas trzymania na froncie? Z tego co wiemy, oczywiście to może być mylące, bo to dalej są informacje z trzeciej ręki, ale najwyraźniej obecnie wygląda to w taki sposób, że rosyjski oficer przede wszystkim jest od tego, żeby zapewnić płynne uzupełnianie strat na polu walki. Czyli ma rosyjski kapitan, dowódca kompanii, etat jego kompanii to 120 ludzi. Dziennie traci 6, 7, może 10. To są jego dobowe straty na kierunku pokrowskim. Ktoś powie, okej, 120, 10 na dobę to mało. No tak, a po tygodniu? 120 ludzi miał. Po tygodniu zostało mu 50. Z tym, że tak, traci 10, ale 10 już jedzie samochodem. I tak ta 10 jest cały czas na bieżąco uzupełniana. Oczywiście przyjdzie moment krytyczny, że jednak zgranie tej kompanii zejdzie tak nisko, że trzeba ją w końcu wycofać. No i wtedy ta kompania jest cofana. Zdarza się, że te uzupełnienia nie dotrą jednak. Kompania się wyczerpie. Jest wycofywana, ale jako całość. No i teraz, jeżeli tu mamy taki styl walki z tym dołem dwumetrowym, tym kijem z tyłu, no i po drugiej stronie mamy angażowanie brygad niewielką częścią sił, plus to, że jednak morale armii ukraińskiej to nie jest to morale pierwszych 2 lat wojny.
Jednak nigdy ludzie wcieleni de facto siłą do wojska nie będą walczyć tak jak ochotnicy. A po rosyjskiej stronie to mimo wszystko są nadal ochotnicy. Oczywiście ochotnicy trzeba podejść bardzo ostrożnie, bo cały rosyjski system jest nastawiony na szukanie ochotników. Tam koncerny przemysłowe, nie tylko okręgi administracyjne, duże zakłady mają dostarczyć tylu i tylu ochotników miesięcznie. To nie muszą być z tego zakładu. Nie. No jest kombinat, zatrudnia 25 tysięcy ludzi i co miesiąc, powiedzmy, setka ma się pojawić jako ochotnicy. To mogą być bracia pracowników, tak, kuzyni, ale taki kontyngent ma zostać dostarczony. Oczywiście w różny sposób można przekonywać ludzi, prawda? No, sami państwo wiecie, że władze w kraju totalitarnym mają rozmaite sposoby nacisku. Kredyt mieszkaniowy albo nie. Syn dostanie pracę albo nie. I tak dalej, i tak dalej. I cały rosyjski system, całe państwo w tej chwili jest nastawione na to, zmuszania ludzi, żeby wstępowali do wojska. Więc o takich ochotnikach mówimy. Oczywiście dalej mamy tysiące rosyjskich mężczyzn, szczególnie z obrzeży, którzy no, są po prostu zachęceni finansowymi gratyfikacjami. Cały czas premie za wstąpienie do wojska rosną. One, nie wiem czy to prawda, ale w niektórych okręgach, bo tu mają pewną swobodę te rosyjskie obwody administracyjne, one osiągają nawet dwa lata dochodu takiego w tym okręgu, który jest uznawany za podstawowy, bo to też są różnice duże w zależności od regionu Rosji. Ale w tych najbiedniejszych to jest nawet dwuletni dochód. Jednorazowo. Za wstąpienie do armii. No to mamy efekt taki. Czyli reasumując, sposób walki ukraińskich brygad, problemy z morale. W tej chwili ilość spraw na Ukrainie o dezercję i samowolne oddalenie to jest koło 100 tysięcy. W tym roku tylko. 100 tysięcy. Przy czym trzeba pamiętać, że to ukraiński dowódca decyduje, czy zgłasza to prokuraturze, czy nie. Znakomita większość tych oddaleń jest niezgłaszana, jeżeli żołnierz po kilku tygodniach wraca sam. Ale 100 tysięcy zgłoszonych spraw. Więc to jest olbrzymi problem. Dokąd ma uciec rosyjski żołnierz z Ukrainy, jak jest tam? Ukraiński podjedzie żona, wsiądzie i pojedzie do domu. No, rosyjski nie oddali się samowolnie, no bo gdzie? Prawda? No co, te tysiące kilometrów pokona? Prawda? No i wynik mamy taki, że armia ukraińska jest liczniejsza na papierze, ale w linii do walki ma mniej ludzi. I ta przewaga 3-4-krotna jest jak najbardziej rzeczywista dzięki temu. No dobrze, panie pułkowniku, to zamknijmy już temat tego jednego z trzech głównych teatrów, czy też odcinków frontu, o których mówimy, czyli Donbasu. To czego my się właściwie możemy spodziewać? Bo właściwie, jeżeli czytamy newsy, to codziennie jest jakaś miejscowość. Na przykład dzisiaj na topie jest Toreczk i Czasiv Jar. I kanał Donieck-Donbas, który Rosjanie próbują przekroczyć. Ukraińcy twierdzą, że tam się bronili do ostatniego pocisku. Ale czego pan się spodziewa? Nie w takim wymiarze, żeby znowu roztrząsać każdą tam dziurę dosłownie na tym Donbasie, ale co się może wydarzyć w przeciągu najbliższych tygodni przed zimą? Czy widzi pan możliwość, że Rosjanie zdobędą te dwa okręgi, o które tam walczą w całości, czyli Doniecki i Ługański, a być może dalej pójdą nawet na Dniepr, na Kijów? Znaczy, to na pewno celem jest, zresztą o tym Kreml mówi, że ten cel bliższy to jest cały Donbas, ale może jednak na chwilę na te dziury spójrzmy, bo w cudzysłowie to może nie najtrafniejsze określenie, bo to miejsca, gdzie ukraińscy żołnierze cały czas giną, ale może spójrzmy na te odcinki frontu, bo
one też są dość wiele mówiące, bo jak gdyby obecnie mamy skupienie rosyjskiego wysiłku, to jest nieco umownie obszar na zachód od niedawno zdobytego Wuhledaru. I tam rosyjskie uderzenie było przeprowadzone na przykład kolumnami pancerno-zmechanizowanymi jako nagły, zaskakujący atak na trzech doskonale z sobą skoordynowanych uderzeniach. Coś, czego jeszcze rok temu Rosjanie nie byli w stanie wykonać. Czyli bardzo dobrze rozpoznana linia obrony ukraińskiej, skoordynowane uderzenie, trzy batalionowe kolumny pancerno-zmechanizowane, które przy relatywnie niewielkich stratach dotarły do ukraińskiej obrony i tam dopiero rozwinęły jak gdyby ugrupowanie uderzeniowe, czyli to jest takie wręcz instrukcyjnie przeprowadzone uderzenie. Dosłownie, jakbyśmy wyciągnęli, jak walczyć, i to się Rosjanom udało. O czym to nam mówi? To nam mówi, że Ukraińcy tak, nie mieli pól minowych, nie zorganizowali zasadzek przeciwpancernych, nie mieli głębokiego rozpoznania, czyli nie wykryli przygotowania tych kolumn pancerno-zmechanizowanych do uderzenia. Czyli tak, brak systemów narzutowego minowania, niewystarczająca ilość dronów tych zwiększonego zasięgu do obserwacji przeciwnika w głąb na te do 60 kilometrów. Brak fortyfikacji, bo sprawność wypchnięcia sił ukraińskich świadczyła o tym, że tam fortyfikacji nie było. To nam pokazuje, że Ukraińcy się będą cofać na to. Będą się po prostu cofać. A tam nie walczyły brygady te z najnowszego naboru. Tam walczyły ukraińskie brygady w dużej części stare, między innymi 72, która w zasadzie obecnie przestała istnieć, czyli moja ulubiona brygada, więc serce krwawi mi. To była brygada, którą jak gdyby od początku konfliktu obserwowałem takim olbrzymim wrażeniem działań tej brygady jeszcze od obrony Kijowa. I ona praktycznie obecnie nie istnieje. Ale tam resztki tej brygady walczyły. I to pokazuje, że Rosjanie dostosowują taktykę do zdolności ukraińskich i je prawidłowo oceniają. Czyli uderzyli dokładnie w taki sposób, w te miejsca, takimi siłami, żeby zyskać powodzenie. To jest zła informacja. Rejon włamania Pokrowskiego. Nazwijmy. Proszę zwrócić uwagę, że tam Rosjanie nie prą wcale na Pokrowsk. Oni owszem, wiążą siły ukraińskie na kierunku pokrowskim, który dla Ukraińców jest jednym z kluczowych, ale prowadzą działania, których celem jest okrążenie znacznych sił ukraińskich właśnie na kierunku Zaporoża. Czyli uderzają na południe i południowy wschód. Łącząc to z działaniami właśnie z kierunku Wuhledaru. I to jest chyba od początku wojny ryzyko okrążenia realnego, największych sił ukraińskich. Nigdy takiego zagrożenia na takim poziomie nie było. Ataki na Kurachowe, zdobycie Sełydowe, to są działania okrążające. Nie ma szturmów na miasto. Co ciekawe, tam Rosjanie uderzyli w tak zwane styki brygad, czyli w miejscu, gdzie kończył się rejon odpowiedzialności jednej brygady, a zaczynał drugi, gdzie relatywnie skoordynowanie wsparcia stanowi największe wyzwanie. To są najwrażliwsze punkty w pasie obrony. Co gorsza, w tej chwili Ukraińcy mają olbrzymi problem z koordynacją. Czyli tak naprawdę żołnierze ukraińscy nie wiedzą. Wiedzą, że są trzy brygady. Ich i jeszcze dwie. Ale nie wiedzą, gdzie jest ta z lewej i gdzie jest ta, która powinna być z prawej. Nie ma koordynacji działań. I teraz, jeżeli jeszcze uderza się w styki, no to ta obrona po prostu pęka, najzwyczajniej w świecie.
Natomiast jeżeli spojrzymy czasifiar, no, obrona ukraińska jak za tych starych czasów, tak? Gdzie ona prawie nie drgnęła od miesięcy. Ale mówimy o tak, starannie przygotowanej obronie wcześniej, kolejnych liniach. Mówimy o brygadach, które to przygotowywały i przede wszystkim tam zapewniono potężne wsparcie artyleryjskie. Czasifiaru broniły w swoim czasie dwie ukraińskie brygady artylerii całe. Olbrzymia koncentracja sił. Więc efekt taki, jaki mamy. Patrzymy dalej na zachód od zdobytego New Yorku i dalej na północ patrząc Toreck. Toreck, uparte walki miejskie. Rosjanie tam usiłowali obejść miasto. Nie udało się, dlatego że nie było luk między brygadami tam. Tam walczą stare ukraińskie brygady kadrowe. One nie pozwoliły sobie na to, żeby powstały luki. Nie było słabych miejsc. Pozostały uporczywe walki miejskie w Torecku, gdzie właśnie walczą ukraińskie jednostki szturmowe, czyli tam, gdzie na stu podejmuje decyzję, że walczy. Efekt mamy taki, mijają tygodnie, a Rosjanie walczą dalej o pojedyncze budynki. Prawda? Przejdźmy dalej, czyli obwód charkowski, ale ta część od rzeki Oskoł czy Oskil, w zależności od tego, jak to odczytamy. Rosyjskie włamanie, które rozpołowiło ukraińską obronę. Włamanie, które początkowo było tak wąskie, że w zasadzie Ukraińcy powinni mieć możliwość odcięcia sił rosyjskich. Nie udało się. Z tego, co mówią Ukraińcy, okej, ale do takich działań potrzebujemy artylerii. Potrzebujemy po prostu artylerii. To artyleria nadal zadaje 70% strat. Teraz być może przesunęło się, pewnie 10% ukradły drony. Ale nadal decyduje artyleria. Jeżeli nie mamy tej artylerii, nie przeprowadzimy skutecznych kontrataków. No i tyle. Dalej obwód charkowski, czyli to rosyjskie uderzenie, które zaangażowało część ukraińskich sił. Owszem, Ukraińcy zatrzymali uderzenie na Charków, ale dalej mają tam zaangażowane znaczne siły. No i teraz mając tą sytuację, Kijów podejmuje decyzję o operacji kurskiej, gdzie tam poszły brygady kadrowe. Tam poszły brygady kadrowe ukraińskie, które są w tej chwili bezcenne. Efekt propagandowy olbrzymi. Propagandowo sukces był, bo teraz już raczej opinie zmieniają się, ale był. Moim zdaniem głównie po to, że prezydent Ukrainy potrzebował asa w rękawie, kiedy prezentował swój plan zwycięstwa. To miał być jego as w rękawie. Patrzcie, jeżeli nam dacie możliwości, jesteśmy w stanie zaatakować Rosję, zająć część Rosji i się tam utrzymać. Oczywiście mamy kwestie związania sił rosyjskich i tak dalej. Oczywiście to jest moja ocena, że główny powód taki był. Natomiast ja byłem zdystansowany do pomysłu, to o czym pan mówił, panie Piotrze, że rozciągnięcie frontu finalnie się może okazać błędem. No i teraz słyszymy, że generał Syrski mówi, że okej, ale obawialiśmy się rosyjskiej ofensywy na Sumy. I to miało być uderzenie wyprzedzające, które uniemożliwiło przeprowadzenie Rosjanom ofensywy. No dobrze, tylko gdzie są te przygotowania w obwodzie kurskim do tej ofensywy? Jakieś składy amunicji na taktycznym poziomie przygotowane wcześniej, no bo tak się ofensywę przygotowuje. Składy paliwa, jakiekolwiek dokumenty. Naprawdę tam to było uderzenie w próżnię, w puste. No to gdzie ta ofensywa miała być? Kim prowadzona? Skoro sami Ukraińcy mówią, że weszli w próżnię operacyjną. Przecież tam były
dwa bataliony służby zasadniczej, kolejne dwa straży granicznej, no i Achmat, tak, który jak wiadomo dzielnie no, szukał Ukraińców, ale ich nie znalazł. Tak? Oni chcieli ich znaleźć tam wtedy, ale tak jak mówił dowódca Achmatu, że oni szukali tych Ukraińców, ale się nie udało. Tak? No, no więc ja nie kupuję wersji o ofensywie na Sumy. No i panie pułkowniku, sytuacja jest teraz trudna, bo po pierwsze tych sił zabrakło na Donbasie, które zostały przerzucone tam do tego obwodu kurskiego. I dzisiaj New York Times poinformował, że Rosjanie zgromadzili duże zgrupowanie uderzeniowe w postaci 50 tysięcy żołnierzy. Podobno w skład tego zgrupowania wchodzą ci mityczni Koreańczycy. Ja nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, muszę powiedzieć. No i oni się szykują do potężnego uderzenia kontrofensywy i wyrzucenia Ukraińców z obwodu kurskiego. I teraz pytanie do pana, panie pułkowniku. Po pierwsze, czy taką ofensywę Ukraińcy mogą odeprzeć i zatrzymać, czy się tam okopali? A po drugie, czy nie mądrzej byłoby stamtąd jednak się wycofać, bo jest ryzyko, że się dostaną w kocioł? Ja po pierwsze nie wierzę w 50 tysięcy. To jest... Frasa ładna. Nie, to dobrze brzmi. 50 brzmi lepiej niż 27. Dobrze brzmi. 50 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę, że na Charków też uderzało ile? 50 tysięcy. Bo to brzmi lepiej niż 27 500 na przykład. Więc nie wierzę w 50 tysięcy. Z całą pewnością Rosjanie gromadzą siły, żeby operację tą kurską zakończyć. Natomiast moim zdaniem Rosjanom się nie spieszy, bo w tej chwili moim zdaniem to bardziej Rosjanie wiążą siły ukraińskie obecnie, niż siły ukraińskie wiążą siły rosyjskie. To więc po co? Znaczy już złe się stało, mleko się rozlało, Ukraińcy zajęli część Rosji, no i teraz czy to będzie za tydzień, czy za dwa miesiące, no to propagandowo nie będzie to miało kluczowego już znaczenia. Więc nie sądzę, żeby 50 tysięcy. Poza tym Rosjanie nie potrzebują tam 50 tysięcy, żeby wyprzeć obecne ugrupowanie ukraińskie, które w tej chwili cierpi na naprawdę wiele niedomagań takiego wysuniętego obszaru operacyjnego, choćby związane z logistyką, z koniecznością okupacji terenu. Bo teraz, proszę Państwa, jeżeli okupujemy teren, to musimy karmić ludzi, którzy tam są. No tak, czyli dostawy muszą iść nie tylko dla wojska, ale też dla cywilów, którzy są na okupowanym terenie. Więc to obciąża logistykę wojskową de facto przecież. Stąd moim zdaniem Rosjanie się nie muszą spieszyć, co nie znaczy, że tego nie zrobią. No nie siedzę w głowach rosyjskich dowódców, natomiast z pewnością nie 50 tysięcy, natomiast z pewnością mają siły, żeby taką operację rozpocząć, więc... Zobaczymy w najbliższych dniach i tygodniach. Ja myślę, że jest jeden poziom strategiczny, o którym pan powiedział, ale jest też poziom prestiżowy, tak jak Ukraińcy zaatakowali z powodów propagandowych, to Rosjanie by pewnie chcieli ich przepędzić z powodów propagandowych, bo prezydent Putin powiedział, macie czas do października. No już nie dotrzymali tego terminu, to może spróbują w listopadzie. Trzeci z tych teatrów działań to jest oczywiście południe i Zaporoże, bo mówiliśmy, że są cztery okręgi, drodzy państwo, czy też obwody, które Rosjanie chcą zdobyć. O dwóch rozmawialiśmy, czyli ługańskim i donieckim, no ale jest jeszcze zaporoski i chersoński. No i muszę powiedzieć, że tak mniej więcej od tygodnia dwóch, tak zwany światek Kosintu, brzęczy po prostu jak gniazdo os, powiedziałbym, od plotek, że Rosjanie szykują tajemniczą, niespodziewaną, trudno powiedzieć, że niespodziewaną, skoro my o tym wiemy, ale wielką ofensywę właśnie na Zaporożu. I skutek jest taki tego, że Ukraińcy podobno przerzucają tam jakieś siły, żeby tą ofensywę zatrzymać. Czy widzi pan, panie pułkowniku, możliwość takiej ofensywy na Zaporożu? I jeszcze dodam od siebie, że to byłoby w pewnym sensie zmienne koleje wojny, no bo dopiero co była ofensywa na Zaporożu, tylko w drugą stronę. Ukraińcy próbowali.
To znaczy tak, tam akurat Ukraińcy zbudowali fortyfikacje. Jest to jeden z niewielu obszarów, gdzie mamy taki system ciągły, czy ciągły, nie dosłownie, bo to nie będzie tam pięć linii okopów ciągłych, ale tam Ukraińcy budowali fortyfikacje. Pod znakiem zapytania jest ich jakość, bo niedawno bodajże Butusow chyba mówił, że okej, on te fortyfikacje widział, ale widać, że to budował ktoś, kto się na wojsku nie zna. No więc nie wiem, trudno mi ocenić. Fortyfikacje z całą pewnością budowane były i to chyba najintensywniej, jeżeli chodzi o Ukrainę, więc jakieś oparcie ukraińskie oddziały mają, stąd uderzenie nie powinno być łatwe. Natomiast czy jest możliwe? No tak, bo no spójrzmy na oficjalne plany Kremla. No, najpierw linia Słowiańsk i Krematorsk, to jest ten pierwszy obszar. No, potem mamy Zaporoże i gdzieś tam jeszcze Cherson. No to będzie najtrudniejsze, no bo nie, tak? To już będą musieli forsować przeprawę wodną. Tak, bo wyjaśnijmy, że obwód chersoński jest o tyle skomplikowany, że Cherson i jego część znajduje się po stronie już zachodniej Dniepru. Tak, i tutaj, tu nie ma mowy o takim przekroczeniu Dniepru, jak to się udało w pierwszym roku wojny, gdzie notabene jedna z bardziej spektakularnych operacji rajdowych najnowszej historii wojskowości, bo Rosjanie tam wykonali naprawdę taki spektakularny rajd, bo Cherson zajęto takim rajdem oddziałów wojsk, powiedzmy, desantowych. Tam weszło dosłownie WDW, batalionową grupą bojową, wdarło się i zajęło miasto na przykład. Szanowny panie pułkowniku, ale jest opinia, że tam była jakaś zdrada po stronie ukraińskiej, która otworzyła wrota Chersonia? No, znaczy granice zdrady i niekompetencji są bardzo jak gdyby cienkie. Ja bym chyba w większym stopniu dopatrywał się niekompetencji niż zdrady, aczkolwiek no, niekompetencja może osiągnąć taki poziom, że może być określona mianem zdrady wręcz. Ale ja bym się raczej doszukiwał chyba niekompetencji, aczkolwiek no, na pewno jeden wypadek zdrady był. To mamy udokumentowane, bo tam było postępowanie karne. Drugie wszczęte, no więc, ale myślę, że ta zdrada nie miała kluczowego wpływu na to, co się wydarzyło. No bo jak ja czytam, że to generał ukraińskiej służby bezpieczeństwa nakazał rozminowanie, nie ma możliwości. Żadna służba bezpieczeństwa nie może nakazać usunięcia pól minowych. No, to jest aberracja, to jest bzdura, więc to na pewno nie. A te pola minowe usunięto tam. Ale to była ewidentnie decyzja podobno gabinetu prezydenta, co jak gdyby łatwiej jest oskarżyć potem kogoś o zdradę, niż przyznać się do fatalnej decyzji. No, więc nie wiem, czy to prawda. Gdzieś tam taka informacja do mnie dotarła, że to jak gdyby Kijów nakazał w swoim czasie usunięcie części min stamtąd. Że miano jak gdyby udrożnić jak gdyby Kreml i tam miało, bo jeszcze mała zwrotka w tył. Trzeba pamiętać, że prezydent Zełenski między innymi do wyborów wszedł z takim hasłem, żeby znormalizować współpracę z Krymem. I tam miały powstać przejścia graniczne rozbudowane i w ogóle tam mieli być wszyscy razem i szczęśliwi, co się wpisuje w pomysł rozminowania obszaru na przykład bardzo, bardzo ładnie. No więc także niekoniecznie zdrada. Natomiast mówię, no ostatnim etapem zapewne Rosjan byłoby próba forsowania Dniepru. Na razie tych zdolności nie widzę, bo forsowanie rzeki no to jest wyzwanie potężne. Armia ukraińska musiała być już naprawdę mieć tak upośledzone zdolności rażenia do takiego poziomu, żeby to było w miarę wykonalne. Natomiast tutaj warto zauważyć, że rosyjskie zdolności do forsowania przeszkód wodnych są nadal olbrzymie. Przypomnę Państwu operację kurską, rzekę Sejm, gdzie Ukraińcy odcięli całkiem duże zgrupowanie rosyjskie
I Rosjanie przez 2 tygodnie uparcie stawiali przeprawy pontonowe, organizowali przeprawy promowe, 2 tygodnie, które były permanentnie niszczone przez rakiety wystrzeliwane przez Ukraińców. I oni 2 tygodnie to potrafili cały czas odbudowywać, utrzymując ciągłość dostaw. No dlaczego? No bo armia rosyjska odziedziczyła po armii Związku Radzieckiego naprawdę potężne zdolności forsowania przeszkód wodnych. Bo pamiętajmy, że Związek Radziecki, tak, wiadomo, że kraj, który miał doktrynę głęboko obronną, która polegała na forsowaniu Renu i tak dalej, stąd konieczne były, prawda, potężnie rozbudowane wojska, zarówno kolejowe, jak i saperzy. No i jeszcze możemy wejść właśnie, naprawdę niewiele armii świata posiada takie zdolności budowania na przykład kolei przez wojsko, tak jak armia rosyjska, która ma teraz, żeby nie skłamać, bodajże chyba 6 czy nawet więcej brygad wojsk kolejowych. No to będą brygady bardzo sprawne, ponieważ one na co dzień serwisują kolej transsyberyjską. To one za to odpowiadają i one bardzo sprawnie sobie radzą z takimi wyzwaniami. No więc forsowanie Dniepru, siły, środki mają na pewno. Natomiast problem nie jest przejść rzekę. Problem jest się na drugim brzegu utrzymać. Prawda? Samo przejście może być prostsze niż utrzymanie się na tym drugim brzegu. No o czym zresztą się Rosjanie przekonali. No właśnie, wyjął mi pan to z ust, bo przecież już byli w Chersoniu i musieli stamtąd uciekać i dokonali tej skutecznej ucieczki, no, czy też wycofania w ten sposób przez rzekę. Notabene dla mnie absolutnie niezrozumiałe. I jak się udało Rosjanom praktycznie bez strat, będąc w kontakcie bojowym z nacierającymi Ukraińcami. Bo ukraińskie brygady są w pełni rozwinięte w natarciu. Rosjanie cofają się na całej linii frontu. Mają za plecami rzekę. Jeszcze raz. Na całej linii frontu ukraińskie brygady nacierają z powodzeniem. Na całej linii Rosjanie się cofają i nagle Ukraińcy się zatrzymują, a Rosjanie praktycznie nieatakowani przekraczają rzekę. Jedna z zagadek tej wojny, ja słyszałem z nami kilka teorii, bardziej ja też kilka, ale ponieważ spiskowych. Nie jestem w stanie przedstawić żadnych argumentów, dlaczego jedna jest bardziej prawdopodobna od drugiej, stwierdzam sam fakt, że jest to absolutnie niezrozumiałe. Panie pułkowniku, kiedy mówimy o ewentualności, o tych plotkach na temat możliwej ofensywy, wielkiej rosyjskiej ofensywy na Zaporożu, która ma się zacząć dosłownie lada moment, to przedstawił pan ograniczenia geograficzne, a ja chciałbym też wskazać, że no chyba czas nie jest dobry na to. Nie słyszałem, żeby wielką ofensywę w tej części Europy rozpoczynać w listopadzie. Czy to nie jest trochę za późno? Czy już nie ta wojna, przynajmniej na lądzie, powoli już nie wchodzi w jakąś fazę uśpienia przed pierwszym błotem, które się tam zaraz pojawi? Tylko spójrzmy na to, jak wygląda wielka ofensywa armii rosyjskiej. Ta ofensywa już była w pełni, a wielu naszych komentatorów mówiło, że czekamy na wielką rosyjską ofensywę. No nie, ona się nie zaczęła o poranku hukiem tysięcy dział. Ona się nie zaczęła, że kolejne rzuty kolejnych dywizji, tak, atakowały, płonęły dziesiątki czołgów, ale kolejne T-34, tak, przekraczały i tak dalej. To nie była bitwa o wzgórza Zilow, gdzie armia radziecka straciła 70 tysięcy ludzi w ciągu dramatycznie krótkiego czasu, walcząc tak naprawdę z resztkami niemieckiej armii już. Nie, nie, nie. To nie było takiej ofensywy. Była ofensywa, wiele małych uderzeń, grupy szturmowe, tysiące grup szturmowych atakujących na wielu kierunkach z nadzieją, że gdzieś pęknie front. I teraz tego typu działania można z powodzeniem kontynuować, nawet przy złych warunkach. Oczywiście w momencie, kiedy na jakiś czas zaczną się zapadać po kolana, bo taki moment może przyjść, ale tak, nie będzie to na całym froncie. Mówimy, 1000 kilometrów frontu. Nie wszędzie będzie błoto po kolana.
Więc Rosjanie skupią po prostu siły tam, gdzie będą w stanie. Więc moim zdaniem w niewielkim stopniu wpłynie to na intensywność działań. Natomiast może mieć wpływ na ich efektywność w sensie zdobywania terenu, ale w sensie zadawania ukraińskiej armii strat niekoniecznie. Bo dalej będą walczyć, dalej będą żołnierze ukraińscy ginąć, tylko być może no, postęp terenowy będzie mniejszy, no bo żeby zająć teren, musi za piechotą pójść sprzęt. No ten sprzęt nie będzie mógł, jeśli będzie szła tylko piechota, więc ruch będzie spowolniony, ale problem strat myślę, że pozostanie. A tym bardziej, że w tej chwili znaczną część strat, no to artyleria, drony. Owszem, ekstremalnie zła pogoda ograniczy działania dronów, ale nie było to już, prawda? Trzeba pamiętać, że w tej chwili na wielu kierunkach przewaga w działaniu dronów jest po stronie rosyjskiej, nie po stronie ukraińskiej. Rosjanom udało się osiągnąć przewagę w działaniu dronów, w czymś, co przez dwa lata było absolutnie domeną ukraińskich sił zbrojnych, no ale Rosjanie w ciągu roku zwiększyli zdolności produkcyjne dronów dziesięciokrotnie. 10 razy zwiększyli zdolności produkcyjne dronów. No i taki jest efekt. Więc pogoda wpłynie, postępy terenowe myślę, że będą mniejsze, ale kwestia strat pozostanie aktualna. Gdy mówi pan, panie pułkowniku, o dronach, to gdy tutaj się spotkaliśmy, a dodam, drodzy państwo, że dzisiaj się widzimy z panem pułkownikiem po raz pierwszy. Na żywo poznaliśmy się dzisiaj, mimo już dziesiątek nagranych wspólnych rozmów, więc też miło bardzo było pana pułkownika poznać. No ale kiedyśmy się, dziękuję bardzo, spotkali, to powiedział pan, drony to jest absolutnie największa rewolucja tej wojny. Codziennie oglądamy dziesiątki filmików nieprawdopodobnych. Ja na przykład ostatnio widziałem filmik kręcony z transportera opancerzonego, chyba to Rosjanie na nim siedzą, się wycofują, leci na nich dron, a jeden żołnierz rzucił karabinkiem. Trafił i ten dron eksplodował. No po prostu z Hollywoodzie by nie wymyślili takich scenariuszy, albo jak wymyślili, to byśmy uznali, że to bajki. Ale powiedział pan bardzo ciekawą rzecz, właśnie gdy rozmawialiśmy w kuluarach, że jest nowa taktyka Rosjan, że oni śledzą drona, tak, żeby wyśledzić jego operatora i polują na operatorów. Tak, w tej chwili bardzo mocno Rosjanie polują na ukraińskich operatorów dronów, czyli po wykryciu drona, dron nie jest atakowany, nie jest obezwładniany, tylko rosyjski dron śledzi powrót ukraińskiego drona. Tu mówimy o tych dronach, nie FPV, bo one z reguły nie wracają już, ale o tych wielokrotnego użytku. Śledzą lot drona, czekają, aż operator podejmie tego drona i patrzą, gdzie go odniesie. I w ten sposób odkrywają miejsca, gdzie bazują operatorzy dronów. Tam zresztą przedwczoraj kolega mojego bliskiego, kolegi, właśnie operator drona, który walczył od początku wojny. I właśnie w ten sposób stracił rękę, nogę. Gdzie był operatorem drona, otworzył drzwi, gdzie byli ukryci, i w momencie otworzenia drzwi, najprawdopodobniej tak to wyglądało, przez te drzwi wleciał dron. On tam czekał już, nie? Wisiał i czekał. No, otworzył drzwi, tak, a oni chwilę przedtem przynieśli drona do pomieszczenia. Czyli ich po prostu śledził. Muszę powiedzieć, panie pułkowniku, jak jest taka okazja, że się spotkaliśmy twarzą w twarz po raz pierwszy, że to, co cenię w rozmowach z panem, to jest to, że przedstawia pan perspektywę operacyjną, strategiczną. Mówi pan o ruchach wojsk, mówi pan o tym, jaka jest sytuacja na danym odcinku, ale bardzo często przechodzimy też na taki czysto ludzki poziom. Był pan w końcu na wojnach w Afganistanie, w Iraku, był pan na Bliskim Wschodzie, również na misji w południowym Libanie i też mam wrażenie, że pan potrafi się też wczuć w takiego zwykłego żołnierza, który w tych okopach odmraża zaprzeczeniem 4 litery. I proszę mi powiedzieć, panie pułkowniku, w jaki sposób ta rewolucja dronowa może wpływać na psychikę zwykłego piechura, który siedzi i dostaje z tego filmików, których widzimy, po prostu czasami obłędu wręcz, kiedy
patrzy w górę, czy przypadkiem nie bzyczy coś, co zaraz możemy urwać rękę lub nogę. Wydaje mi się, że psychologiczne skutki, bo wszyscy mówią o skutkach technologicznych, ale psychologiczne skutki tego, tej rewolucji dronowej dla frontowców będą po prostu też straszliwe. Znaczy tak, w przypadku pododdziałów złożonych z świeżo wcielonych, świeżo przeszkolonych rekrutów, pojawienie się drona potrafi spowodować, że pluton się rozpierzchnie i trzeba go zbierać przez kilka godzin. Dosłownie. Pojawienie drona się powoduje absolutną panikę. Nie bez powodu obie strony publikują filmy z efektów ataku dronów. I to ze zbliżeniami na ofiarę, tak? Czyli no jest to są wyjątkowo paskudne rany, bo one często śmiertelne nie są od razu, tak? I obie strony publikują filmy, no dlatego, żeby właśnie budować lęk przed dronem. Są miejsca, które są izolowane naprawdę tygodniami przez obecność dronów. Czyli mamy odcinek drogi, skrzyżowanie, które chcemy zablokować, żeby tam się nie odbywał ruch. I tam permanentnie wiszą 2-3 drony. Zanim one spadną, pojawiają się kolejne. I one tam są przez cały czas. Jeżeli się nie pojawi zagłuszanie, no to jest rejon nie do przejścia. Najzwyczajniej w świecie. Izolacja obszaru przy użyciu dronów. Natomiast rzeczywiście strach przed dronami jest powszechny. W tej chwili Ukraińcy produkują masowo dla swoich żołnierzy relatywnie proste urządzenia wykrywające obecność drona. Znaczy nie drona, tylko jak gdyby sygnałów, ale to jest niewielki czujnik, który się włącza w momencie, kiedy się pojawia dron. To nie uchroni żołnierza przed atakiem samym, ale wiecie, daje mu to poczucie bezpieczeństwa, że jak czujnik nie jest aktywny, znaczy, że drona nie ma. Bo bez tego czujnika naprawdę no, nie ma miejsca, gdzie ten żołnierz jest bezpieczny, no chyba, że siedzi w piwnicy za zamkniętymi drzwiami. Ale każde opuszczenie takiego miejsca powoduje lęk przed możliwością ataku drona. Więc to zupełnie zmienia naprawdę kwestię morale tu. Tu są obszary, który powinien być rozpatrywany zupełnie osobno przez naprawdę grupy specjalistów. Na to powinny być całe panele organizowane. W jaki sposób zabezpieczyć psychikę żołnierza przed lękiem, przed dronem, dosłownie. Rosjanie to robili w taki sposób, że były takie filmiki, gdzie szkolili swoich żołnierzy, jak unikać drona. I on tam miał robić koziołki i tak dalej. Wiecie, skuteczność żadna, ale to jak gdyby budowało przekonanie żołnierza, że ma wpływ na to, co się dzieje. Tak naprawdę nie ma. Tylko szczęście pozwoli, że rzuci karabinem, trafi w drona, no ale żołnierz nie ucieknie przed dronem FPV. No, on jest po prostu za szybki. Ale te fikołki i tak dalej, no ten rekrut wtedy idzie na tą wojnę. Dopiero jak już na front trafi i on powie jakiemuś weteranowi, stary, ale ja mam taką technikę fikołka, no i to on mu potem, jak się już przestanie śmiać, to mu powie, ile ta jego technika fikołka jest warta. Nie? Ale tak, to jest bardzo ważny obszar. On nie jest ignorowany. To tutaj jak gdyby te kwestie są poruszane. Natomiast nadal, bo to sama dyskusja o tym, to jest mało. Trzeba dać żołnierzowi narzędzie, żeby on miał poczucie wpływu, sprawczości na to, co się dzieje. No bo żołnierz wie, że przed ogniem artylerii, owszem, uchroni go schron i tak dalej, ale tak naprawdę kwestia okopu to jest kwestia, mówiąc kolokwialnie, farta. No bo jak pocisk trafi centralnie w okop, prawda? No to z tym, że artylerii nie widać, tego pocisku nie widzisz, a dron brzęczy i nadlatuje. I wiesz, że za chwilę zginiesz. Jeżeli pan mnie zapyta, co wtedy żołnierz może czuć, nie mam pojęcia. To jest obszar zupełnie tak odmienny od doświadczeń, które mamy, że naprawdę trudno jest mi odpowiedzieć. Natomiast poziom stresu
niewyobrażalny. Zdarzyło mi się być blisko tego, że człowiek zdawał sobie sprawę, że go od śmierci dzieli tyle. Ale tu dosłownie patrzy śmierci w oczy. Dosłownie. No więc nie wiem jaki to jest poziom. Natomiast to, że żołnierz sobie strzela w głowę, bo nad nim wisi dron, to jestem w stanie zrozumieć emocje, które nim targają, że on woli mieć sprawczość. To on woli sam nacisnąć spust, niż czekać, aż ten dron zabije jego. Albo urwie mu nogę i będzie konał 3 dni. Albo po prostu tak go okaleczy dokładnie, że on w męczarniach konał będzie. Dokładnie tak. Nie muszę powiedzieć, że jest coś takiego, trudno nawet czasami to ująć w słowach, ale w tej rewolucji dronowej, kiedy myślę o tej brzęczącej śmierci nadlatującej nie wiadomo skąd, no zginę czy trzabli od pocisku, to wiadomo, ten przeciwnik okazał się po prostu sprawniejszy, miał lepsze oko, lepszą rękę. Ale dron jest jakiś taki bezosobowy. Gdzieś dość daleko siedzi jakiś młody człowiek, który używa tego joysticka, on zadaje mi śmierć. Jeszcze zaraz będzie do tego sztuczna inteligencja wprowadzona, w związku z tym to już roboty będą tych żołnierzy zabijały. Jest to rzeczywiście przerażający aspekt tej rewolucji. Natomiast, panie pułkowniku, chciałem jeszcze omówić dwie domeny. Może powietrze, ale może ze względu na to, że czasu mamy mało, to chciałbym skupić się na tym ostatniej części okupowanych terytoriów, czyli Krym plus oczywiście Morze Czarne. Ja pamiętam, że ja wiem, kilka miesięcy temu też komentowaliśmy to, była jakaś taka nieśmiała próba przygotowania jakiejś być może desantu na Krym, o tym się mówiło wśród ekspertów, bo tak, Ukraińcy robili jakieś mini takie rekonesanse komandosów na łodziach, rozbijali tam lotniska przy pomocy pocisków Storm Shadow, dokonywali uderzeń w jakieś radary rosyjskie. No i się mówiło, że być może zrobią jakieś nieprawdopodobne, szalone uderzenie na Krym, ale właściwie od kilku miesięcy o tym cisza i wczoraj doradca Trumpa, Brian Lanza, powiedział krótko: Ukraińcy, pogódźcie się z tym, że Krymu już nie ma. Czy jeżeli my dzisiaj rozmawiamy o aspekcie militarnym wojny, to w ogóle jest sens poruszać temat Krymu? Czy to już jest zamknięta sprawa? Czy ja pamiętam, bo to temat się pojawiał wielokrotnie i ja pamiętam swoje odpowiedzi i one brzmiały mniej więcej tak. Okej. Nie wiem, czy Ukraińcy odzyskają Krym, natomiast na chwilę obecną nie widzę takiej możliwości. I to było 800 dni temu, 500 dni temu i tak dalej. Ja cały czas takiej zdolności nie widziałem. No i odpowiedź jest prosta. Jest tylko gorzej, a nie lepiej. Więc jeżeli ja wtedy nie widziałem takiej możliwości odbicia Krymu, no to Krym można było odzyskać, czyli zająć Zaporoże, zniszczyć most, izolować Krym bronią dalekiego zasięgu i zmusić po prostu Rosjan, żeby ten Krym odnali. Ale nie inwazją. No nie. Okay. No to dobrze, odwróćmy stolik. Mówi pan, że nie widzi pan, i w tym się chyba wszyscy zgodzimy, możliwości, zdolności strony ukraińskiej do zajęcia Krymu. A czy widzi pan zdolności strony rosyjskiej do zajęcia Odessy? Nie w tym roku. A w przyszłym? Nie wiem. Tyle jest czynników, naprawdę. No bo wie pan, pytam panie pułkowniku, no bo wojna jest przedłużeniem polityki, a polityczny plan Putina jest wiadomo jaki. Noworosja i odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego i to jest konieczne, żeby połączyć takim paseczkiem tereny okupowane z Naddniestrzem, czyli zająć Odessę. Tylko pytanie, na ile to jest myślenie życzeniowe po stronie Rosjan, a na ile to jest możliwe? Okej, to może inaczej. Jeżeli armia ukraińska nie odbuduje zdolności do zorganizowania obrony stałej, czyli nie zatrzymają Rosjan na całej linii frontu na tyle, że Rosjanie zaczną walić jak głową o mur i będą musieli się zatrzymać, a to mogą sprawić tylko olbrzymie straty, większe niż teraz mają. Więc jeżeli armia rosyjska dalej będzie mieć inicjatywę strategiczną na całym froncie, no to Rosjanie będą decydować, gdzie będzie punkt wysiłku. Jeżeli punkt wysiłku przeniosą na kierunek Odeski w przyszłym roku,
no to, to jest szansa, że tak. Po prostu. Bo to oni będą decydować, gdzie się walczy. No dobrze, to teraz proponuję spleść te wszystkie wątki w jeden najważniejszy. To znaczy, co dalej? Bo z tego wszystkiego, może odnoszę mylne wrażenie, ale z tego, co pan nam powiedział dzisiaj, panie pułkowniku, no to horoskopy dla strony ukraińskiej są raczej marne. Ja tak się zastanawiam czasami, po co się toczy wojnę? No musi ona mieć jakiś cel, prawda? I w przypadku strony ukraińskiej celem dalszego przedłużania tego konfliktu, dalszej walki, no jest odbicie terytoriów okupowanych przez nieprzyjaciela. Szanse na to są, z tego co pan nam powiedział i z tego co obserwujemy w ostatnich miesiącach, niewielkie. I wspomniany przeze mnie przed chwilą doradca Trumpa powiedział krótko, niech Ukraina skupi się na pokoju, a nie na swoim terytorium. I czy to przypadkiem, panie pułkowniku, teraz jak rozmawiamy w listopadzie 2024 roku, nie jest moment, żeby pogodzić się ze stratą rzeczywiście części swojego terytorium, ale ratować resztę, bo przedłużanie się wojny będzie skutkowało tylko stratą kolejnych kilometrów kwadratowych Ukrainy na rzecz Rosji i że to nie jest dobry moment, żeby się dogadać, wykorzystując na przykład zwycięstwo wyborcze Trumpa. Tylko pytanie, czy Rosja będzie chciała? Okej. Przyjmijmy, że Ukraina będzie chciała. Że Ukraina powie, dobra, stop. W miejscu, gdzie stoją nasze wojska, zamrażamy konflikt. Pytanie powinno być inne. Czy Rosja tego będzie chciała? Rosja, która w tej chwili rozbudowała cały system wojennej machiny i obecnie zwycięża. Obecnie ma przewagę na froncie całym. No to pytanie, prawda? A jeżeli Rosja powie, ok, nie w miejscu, gdzie stoją wojska, tylko no, Odessy im Ukraina nie odda na pewno. O Odessę będzie walczyć jako byt, no bo to jest byt dla Ukrainy, ale powiedzą, ok, oddajecie całą Chersońszczyznę, całe Zaporoże i cały Donbas. De facto to Rosjanie mówią. To jest ich warunek. Prawda, bo to mówią. Więc to jest kwestia. I teraz co ma powiedzieć Kijów żołnierzom, którzy stracili nogi, ręce, rodzinom żołnierzy, którzy polegli, przecież równie dobrze mogli to zrobić na samym początku. Mało tego, warunkiem będzie na pewno, nie wiem, 10, 20, 50 lat karencji, jeśli chodzi o Ukrainę w NATO. No to oznacza, że równie dobrze mogło nie być wojny. Nie mamy setek tysięcy poległych żołnierzy ukraińskich, zniszczonych miast. Było trzeba od razu. No tak, ani panie pułkowniku. Przy czym tak. Czy Rosja uzna to za swoje zwycięstwo? Czy sojusznicy Rosji uznają to za zwycięstwo Rosji? To co będzie następnym krokiem? Czy świat, kraje Bliskiego Wschodu uznają to za słabość Ameryki? Co będzie dalej? Ja jeszcze nie słyszałem, żeby Rosja, potem Związek Radziecki, potem znowuż Rosja zatrzymała się dlatego, że ktoś zaproponował pokój na warunkach Rosji. Nie, zawsze potem była kolejna wojna. Zawsze. Po prostu, zawsze była kolejna wojna. No więc... No tak, ale argument, który pan przytoczył, zabawia się tu w adwokata diabła, jest obosieczny. To znaczy, jeżeli rzeczywiście będzie takie pytanie ze strony opinii publicznej, to po co to wszystko było? No ale jeżeli to jeszcze będzie wszystko trwało pół roku, jeżeli Ukraina straci kolejne 100 tysięcy żołnierzy i straci kolejne 100, 200, 300, 400, 500, kilka tysięcy kilometrów kwadratowych, to pytanie będzie brzmiewało jeszcze mocniej. Jeżeli to będzie trwało rok, dwa, trzy, no gdzieś to się musi skończyć, bo i zaraz zostanie sam Lwów z tej Ukrainy. To znaczy naprawdę jedynym chyba sposobem obecnie to jest wprowadzenie sił, które będą siłami rozjemczymi. Ja byłem, zawsze przeciwnikiem tego, żeby żołnierze natowscy postawili stopę na Ukrainie. Ale patrząc obecnie, na zasadzie umowy, nie że bez zgody Rosji, tak, ale chyba jedynym sensownym rozwiązaniem, które dałoby gwarancję pokoju na ileś lat, byłoby rozwiązanie takie, wymuszenie na Rosji zgody
na to, żeby wprowadzić siły. Owszem, niech Rosja wprowadzi tam Chińczyków nawet. Po części. No bo to by zamroziło konflikt. No tylko cały czas pytanie, czy Rosja zgodzi się, bo Rosja samą propozycję taką potraktuje moim zdaniem jako słabość. Jeżeli Stany Zjednoczone zaproponują pokój na rosyjskich warunkach, ja nie sądzę, żeby Rosja zatrzymała się. No cóż, drodzy Państwo, to się wyjaśni w najbliższych tygodniach i zobaczymy, czy Donald Trump dotrzyma swojej obietnicy, czy też zapowiedzi, że w 24 godziny zakończy wojnę. Zobaczymy, co on będzie chciał zaproponować Rosjanom. To jest tyle, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o sytuację militarną. Ona, jak Państwo widzicie, jest bardzo trudna, ale kiedy się umawiałem z panem pułkownikiem na tą rozmowę, to umówiliśmy się, że trochę cofniemy się do początku tej kampanii i powiedział pan, kiedy rozmawialiśmy przez telefon, że w zasadzie teraz wiadomo, że losy Ukrainy. A drodzy Państwo, zadaję to pytanie, no bo trochę czuję, że te 1000 dni wojny, które nadchodzi zaraz, to jest taki trochę moment do takiej refleksji głębszej na temat tego konfliktu, że te losy Ukrainy rzeczywiście wisiały na początku na włosku i mówił pan, że dosłownie po kilku dniach kampanii, tak, już kończyła się amunicja. Z tego, z informacji, które się pojawiły, z takich bardzo miarodajnych źródeł, wynika, że Ukraińcom amunicja artyleryjska zaczęła się kończyć po 6 tygodniach. Po 6 tygodniach skończyły się zapasy amunicji podstawowych kalibrów artyleryjskiej, czyli najprawdopodobniej w 3 miesiącu strzelali amunicją polską już. No bo nie ma innej możliwości, żeby tak duża ilość amunicji w tak krótkim czasie napłynęła na Ukrainę. Jedyny kraj, który mógł tak szybko w takiej ilości przesłać amunicję, to była Polska. Więc wynika z tego, że najprawdopodobniej już wtedy. No, trzeba pamiętać, że wiecie Państwo, ile Ukraina wyprodukowała amunicji w roku poprzedzającym wojnę? Tyle. Dlatego, że prezydent Ukrainy wstrzymał produkcję amunicji. Ciął koszty. To poszło na budowę placów zabaw. W każdym miasteczku plac zabaw miał być, nie? Zamiast amunicji place zabaw. Z jednej strony super, ja też chciałbym, żeby Polska zamiast odbudowy fabryk amunicji budowała place zabaw. Też bym chciał. Bardzo. Tylko pytanie, czy możemy. A Ukraina zaczęła budować place zabaw zamiast produkować amunicję. No tak. No dobrze, to mam do pana 2 ostatnie pytania, które chciałem zadać w tej części naszej rozmowy. Pierwsze to jest takie, kto właściwie wygrywa tą wojnę po tych 1000 dniach? Ja dzisiaj czytałem taki no dosyć właśnie prowokujący do dyskusji wpis Jarosława Wolskiego, którego obaj znamy, na Twitterze, który napisał tak, że uwaga, jak to jest właśnie z tym wygrywaniem? Przypominam, że operacja specjalna miała trwać 3 dni, czy tam krótko w każdym razie, a tymczasem co się dzieje? Trwa już prawie 1000 i Rosjanom drugiej armii świata nie udało się, no nie tylko, że Ukrainy pokonać, rzucić na kolana i zmienić tam reżimu, ale uwaga, nawet w pełni zdobyć 3 obwodów. Cała ta operacja specjalna kosztowała już 13 tysięcy pojazdów opancerzonych łamane na systemów artyleryjskich. 680 tysięcy rosyjskich żołnierzy zostało zabitych lub rannych. Szwecja i Finlandia weszły do NATO. Zachód okazał się znacznie silniejszy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj można tą listę Wolskiego, tak bym to ujął, mnożyć. Ale po przeczytaniu tego sugestywnego tweetu, no przyszedł mi też taki do głowy taka myśl, że też równie dobrze można by taką samą listę stworzyć dla strony ukraińskiej. Rozwalony w drobny mak system energetyczny, infrastruktura, 10 milionów Ukraińców wyjechało z kraju, ze 300-400 tysięcy żołnierzy zostało rannych lub zabitych. Sytuacja Ukrainy jest obecnie tragiczna, jest ona jakimś amerykańskim wasalem i ten Zełenski, niezależnie od tego, co o nim myślimy, no wzbudza jakiś żal, jak jeździ po tych stolicach europejskich i błaga o pociski. W związku z tym to nie jest tylko tak, że jedna strona krwawi i cierpi, a druga nie ponosi kosztów. I tak sobie myślę, panie pułkowniku, że jeżeli Rosja chciała wyeliminować w pewnym sensie Ukrainę jako geopolitycznego rywala,
tymi swoimi propozycjami, które złożyła i które Ukraina się nie zgodziła i stąd ta wojna, czy też to ultimatum, które Rosja złożyła, no to Rosja trochę osiąga ten sam cel innymi metodami wojskowymi. I nie wiem, jak skończy się ta wojna, ale Ukraina bez wątpienia wyjdzie z niej naprawdę bardzo mocno poobijana. W związku z tym, jaki jest pański pogląd na ten temat? Kto bardziej cierpi i kto bardziej traci? Kto wygrywa, kto przegrywa po 1000 dniach? Znaczy tak, ja w ogóle nie lubię pojęcia, kto dziś wygrywa wojnę. Wojnę można wygrać albo przegrać i można mieć przewagę i inicjatywę. No bo to wygrywa wojnę, czyli co? Wygrywa i nagle zaczął przegrywać. Prawda? Więc ja w ogóle na takie pytania, kto teraz wygrywa wojnę? Nikt. Nikt. Przewagę ma Rosja. Inicjatywę ma Rosja, więc dąży do wygranej zgodnie ze swoim planem. Ale i teraz tak, jeszcze wygrać, przegrać wojnę. Wojna się kończy osiąganiem celów z reguły politycznych i gospodarczych. Nie wiem, Jom Kippur, wojna. Syria, Egipt, tak, potem Jordania atakują Izrael na początku, idzie super, a potem największe manto, prawda, spektakularna kontrofensywa, czołgi izraelskie prą autostradą na Damaszk, gdyby nie interwencja Związku Radzieckiego, pewnie by dotarły, prawda? Ale wynik wojny jaki? No, odzyskany Synaj i tak dalej. Egipt tą wojnę przegrał, Syria tą wojnę przegrała, ale jak gdyby zyski mieli pomimo przegranej wojny. Co ciekawe, ja w Damaszku rozmawiałem z oficerem syryjskiej armii przy Muzeum Wojny Jom Kippur. I Syryjczycy twierdzą, że oni tą wojnę wygrali. Prawda? Tam jest, jak byk stoi, że to normalnie oni tą wojnę, to oni ją wygrali. Moralnie. Politycznie zyskali, nie odzyskali wzgórz Golan, ale jak gdyby całą resztę udało im się tam ugrać. Egipt też, prawda? No więc pytanie cele i tak naprawdę wygrywa. No rzeczywiście Rosja ma przewagę strategiczną całkowitą, operacyjną i taktyczną zresztą też. Natomiast czy jest bliska realizacji głównych celów? No nie. No bo celem to, że zabezpieczymy Donbas, to ten cel się pojawił dopiero po pierwszym pół roku zaczęto o tym przebąkiwać, kiedy straty zaczęły iść w tysiące, tak, sprzętu, a żołnierzy w dziesiątki tysięcy. Więc cel wasalizacja Ukrainy. Zmiana rządu w Kijowie. Praktycznie rozbrojenie ukraińskiej armii, bo tam jakieś kadłubkowe coś miało zostać, prawda? Izolacja Ukrainy. No i teraz jeżeli chodzi o zniszczenie kraju, no to tak. To się udało. Ukraińskie społeczeństwo będzie się z tej wojny podnosić przez dekady. Mówimy o naprawdę tysiącach inwalidów, dziesiątkach tysięcy z głębokim PTSD przecież, nie dotyczących tylko żołnierzy, ale dzieci, rodzin, to jest najczystszy koszmar. Więc to wszystko tak. Natomiast główny cel, czyli zbudowanie sobie pozycji, które pozwoli być rzeczywistym graczem pod względem militarnym też wobec NATO. No, przepraszam bardzo, ale Rosja geopolitycznie nigdy nie była tak w czarnej, jak jest obecnie. Jeśli chodzi o to jednak o geopolitykę zahaczymy, prawda? No bo Rosja sobie zafundowała dodatkowe 1000 kilometrów granicy z NATO przecież. Co prawda raczej Finlandia nie dokona inwazji na Rosję, ale dalej to jest 1000 kilometrów, które trzeba chronić. Bałtyk, akurat fińska, szwedzka marynarka, one były budowane z myślą o flocie kiedyś radzieckiej, potem rosyjskiej, bo tak budowano zdolności tych marynarek. Co prawda głównie obronne, bo to ich marynarki są defensywne, ale bardzo nowoczesne i skuteczne. No więc
tutaj rzeczywiście no cel główny jest daleki. Natomiast mówienie, że to jest sukces ukraiński, no nie jest. No na pewno nie jest to sukces ukraiński. To byłoby zakłamywanie rzeczywistości. No nie jest. To może być w pewnym sensie, może nie sukces, ale pozytywnie postrzegane wydarzenia przez ludzi, którzy oceniają zdolności militarne NATO. Bo jednak Europa obudziła się. Prawda? No bo spójrzmy na armię NATO. Przecież Bundeswehra, 8 batalionów pancernych, z czego z trudem kleją jeden, żeby go wysłać na flankę wschodnią. Jeden batalion, 50 parę maszyn, stanowi wyzwanie dla armii niemieckiej. Prawda? No, przypomnę, że my mamy więcej Leopardów, które dla nas za chwilę będą czołgami drugiej kategorii, prawda? Co prawda w wersji starszej niż Niemcy, ale nadal mamy ich więcej niż Niemcy. Czyli mamy więcej Leopardów niż ich producent. Hiszpanie mieli problem, żeby wysłać chyba 5 czołgów. Oni powiedzieli, że okej, damy te 5 w ramach tej koalicji pancernej. Damy 5 czołgów, tylko musimy je przygotować. Je tam chyba miesiąc czasu przygotowywali. No zdaje się, że mieli problem, żeby 5 sprawnych znaleźć. No. Więc to jak gdyby, ale na to się obudziło. Mimo wszystko. Więc Putin ewidentnie liczył, atakując Ukrainę, na to, że liczył na to, że NATO. liczył, że NATO mimo wszystko, nie to, że się rozpadnie, to byłoby zbyt optymistyczne nawet jak na Putina, gdzie bardzo optymistyczne założenia tej operacji miał, ale na pewno nie zakładał, że NATO się rozpadnie. Natomiast, że ten konflikt doprowadzi do silnych podziałów. Owszem, doprowadził do podziałów, bo mamy Węgry. Do Węgier dołączyła jakiś czas temu Słowacja, no ale powiedzmy sobie, to nie są kluczowi gracze, jeśli chodzi o zdolności NATO. Oczywiście Turcja jak zwykle gra własną grę, no bo to było do przewidzenia. Kraj na tyle specyficznie umieszczony i na tyle silny, że może sobie pozwolić na takie działania. To nikogo nie zaskoczyło. Ale na przykład Niemcy, którzy początkowo oferowali hełmy. Tak. Pamiętamy pierwszą reakcję Niemców. My wysyłaliśmy czołgi, a Niemcy zaproponowali, że dobra, to my tam wam te parę tysięcy hełmów damy, prawda? No, a jednak w tej chwili oddali fabrykę na Ukrainie. Tak? Właśnie ruszyła fabryka niemiecka w ramach rozbudowy zdolności zbrojeniówki ukraińskiej. Oczywiście dalej jest to bardzo rozsądne, bo to będzie zarabiać całkiem fajne pieniądze, ale w ciągu 1000 dni wysyłamy hełmy, budujemy Ukraińcom fabrykę zbrojeniową, żebyśmy spojrzeli, co się wydarzyło. No i teraz patrząc na to, no na pewno sukces rosyjski to nie jest. Na pewno celem Rosjan nie było powstanie niemieckich fabryk zbrojeniowych na Ukrainie. A to nie będzie jedyna fabryka na pewno, która tam powstanie, bo Ukraińcy podpisali, no nie wiem, już z 25 państw te takie umowy bilateralne na dekadę i to praktycznie wszystkie liczące się państwa, tak, mające jakieś koncerny zbrojeniowe, mają umowy z Ukrainą na najbliższą dekadę. No więc to sukcesem nie jest, to zwycięstwem nie jest. Natomiast dalej, no, kluczowe pytanie, nie czy Ukraina będzie chciała podpisać pokój, jaki by on nie był, czy Rosja będzie chciała. Bo teraz jeżeli mamy te umowy, jeżeli wojna się zakończy, nawet utratą sporej części terytorium. Owszem, Ukraina będzie obarczona kredytami, będzie obarczona finansowaniem, tylko ja zakładam, że Europa nadal będzie liczyć. I naprawdę to, co Ukraina dostaje, to jest, nie pamiętam jaki tam procent PKB Unii, ale to są grosze. To naprawdę są groszowe, jeśli spojrzymy na cały budżet, to są groszowe sprawy. A ile będzie kosztowała wojna? Ile będzie kosztowała wojna z Rosją?
Niech ona będzie za 10 lat, nieważne. Więc i tak taniej wyjdzie zbroić Ukraińców, niż czekać na potencjalny konflikt z Rosją. I ja mam mocną nadzieję, że tak to będzie wyglądało. I tego się zapewne boi Putin. Że okej, zatrzymamy się, ale damy co? Damy szansę Ukraińcom na budowę naprawdę nowoczesnej armii. Bo na razie armia ukraińska pod żadnym względem nie jest nowoczesna. Ona jest innowacyjna, ona jest elastyczna, ona jest zmieniająca się do warunków, ale na pewno nie nowoczesna. No teraz, gdyby do tej innowacyjności dorzucić zachodnią technologię, no to byśmy mogli mówić dopiero o budowaniu przewagi technologicznej. A na to potrzeba lat pokoju. Tak jest. No więc... No dobrze, drodzy Państwo, to tym sposobem dotarliśmy do brzegu, ale tak jak Państwu obiecałem i zapowiedziałem, chciałbym, żebyśmy odtworzyli w trakcie tego dzisiejszego spotkania w Kazimierzu Dolnym klimat internetowych rozmów, więc zawsze na końcu wjeżdża ostatnie pytanie w postaci słoń, a sprawa Polska. I już Pana proszę, Panie Pułkowniku, o krótką puentę, ale to jest pytanie, które muszę zadać, bo od samego początku, kiedy Historia Realna eksplodowała, że tak powiem, i stała się bardzo popularnym kanałem, kiedy spotykałem ludzi na ulicach, ludzie pisali do mnie, to zawsze mówili, że oglądają filmy, oglądają nasze rozmowy, ponieważ myślą o Ukrainie, słuchają o Ukrainie, ale myślą o Polsce. I ja mam teraz następujące pytanie absolutnie kluczowe. To znaczy, czy widzi Pan możliwość, że w jakimś scenariuszu nasz kraj może zostać zagrożony konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską w najbliższych latach. To znaczy, krótko mówiąc, jest taki pogląd wśród ekspertów, że Rosja się rozbuchała swoją armię, swój przemysł zbrojeniowy i jeżeli szybko zostanie zawiązane jakieś zawieszenie broni, to być może będzie próbowała wywołać jakąś awanturę w państwach bałtyckich, co z kolei ze względu na paragraf, artykuł 5 NATO może nas wciągnąć w konflikt zbrojny? Że tak, to jest czy mamy się czego bać? To jest trudne pytanie o tyle, że pyta pan de facto żołnierza, co prawda, już nie w mundurze, ale ja pewnie żołnierze będę już zawsze. No to jednak uważam, że żołnierzem się jest, a nie się bywa. Co nie znaczy, że w domu zbiórkę robię rano i zaprawę poranną. Nie o to mi chodzi. Natomiast żołnierz powinien wierzyć w wojnę. To znaczy w sensie takim, jak ja szkolę, bo ja nadal jestem szkoleniowcem. Pewnie należę do niewielu, jeśli nie do jedynego komentującego, który nadal szkoli ludzi i to powiedzmy na poziomie operacyjnym i tym w terenie. Czyli też jeszcze z karabinem zdarza mi się gdzieś tam biegać. Chociaż pewnie dziwnie już z nim wyglądam trochę. I słuchajcie Państwo, teraz tak. Ja jako żołnierz odpowiem, że tak, bo żołnierz musi przygotowywać swoich ludzi do wojny. On nie ma rozważać, czy wojna jest możliwa, czy nie. Nie za to Państwo płacicie żołnierzowi, żeby on się zastanawiał, czy będzie wojna, czy nie. On ma najpierw siebie. Od tego musi zacząć. Najpierw siebie, potem swoich żołnierzy przygotować do wojny. Po prostu. Czyli de facto musi w nią wierzyć. Albo jeszcze inaczej. Musi wierzyć, że bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. O, lepiej jeszcze. W to musi wierzyć. Więc czy ja wierzę w konflikt w takim sensie? No tak, bo ja w sobie budowałem wręcz tą wiarę, żeby mieć wystarczający imperatyw do szkolenia ludzi swoich. No bo to było siłą napędową. Natomiast z perspektywy takiej troszeczkę mniej mojego specyficznego postrzegania rzeczywistości. No powiem tak, jeżeli wszyscy liczący się eksperci, ja nie mówię o naszym świecie OSINT-u, tylko mówię o światowych ekspertach, politykach, którzy mają pełen dostęp do informacji wywiadowczych i tak dalej. Mówią, że tak. Wszyscy. Zgodnym głosem. No to przepraszam bardzo, kim ja jestem, żebym mógł powiedzieć tam, nie, spoko, tak? Ja miałem sen i w tym śnie, prawda? No nie, no możemy bazować na tym. Czy ja w to wierzę? Czy ja inaczej tym ludziom wierzę? Tak, jak najbardziej. Po prostu tym ludziom wierzę.
że wiedzą, co mówią. Natomiast już zupełnie takiego, wiecie, adwokata diabła trochę, który jednak w każdym z nas siedzi. Czy Rosja uderzy? Moim zdaniem nie na Polskę. Ale to już mówię, to jest tak osobno taki, wiecie, diabełek, który gdzieś tam sobie skrobie, nie? A gdybyś to ty miał powiedzieć? No dobra, eksperci to, ale ty sam. Więc moim zdaniem niekoniecznie na Polskę. Dlaczego? Bo te same cele, które mogą osiągnąć, nie? Mogą wybrać łatwiejszego przeciwnika. Po prostu. Dlatego. Natomiast kwestia jest taka, że to Polska będzie musiała udzielić wsparcia. Bo my ciągle patrzymy z fałszywej perspektywy w związku ze zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa w Europie. To my patrzymy, że głównym graczem mają być Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, ewentualnie Amerykanie. No okej, tylko jeżeli celem będą państwa nadbałtyckie, Łotwa, Litwa bądź Estonia, kto jest najbliższym, najsilniejszym sąsiadem tych państw, zdolnym udzielić pomocy, szczególnie lądowej? Kto ma taką zdolność de facto natychmiastową? Okej, mam mocną nadzieję, że NATO zapewni osłonę rakietową, powietrzną i tak dalej, ale to nasze brygady muszą wykonać ten ruch. Przecież nie ta brygada niemiecka, którą kleją trzeci rok. No, po prostu. I teraz w sensie takim, czy my weźmiemy udział w wojnie jako Wojsko Polskie, jeżeli będziemy chcieli być liczącym się sojusznikiem NATO, no to prawdopodobnie tak. No czemu Amerykanie sprzedają nam najnowszy sprzęt? Bez wahania sprzedają nam patrioty, które dopiero wchodzą u nich na wyposażenie. Sprzedają nam Abramsy najnowszego typu, gdzie raczej niechętnie, tak? Każdą ilość Apaczy. Chcecie tyle? Proszę bardzo. Hajmarsów? Chcecie więcej niż my mamy? Okej. Okay. Oczywiście. Wszystko kasa, prawda? No tylko to jest podwójny zysk. My zarabiamy i jeszcze będziemy mieli kogoś, tak? Kto pójdzie jako pierwszy? Nie Amerykanie. Nie Niemcy. Nie Brytyjczycy, owszem. Lotnictwo brytyjskie, marynarka francuska. Nie wiem, co hiszpańskie, musiałbym się zastanowić. Racje żywnościowe mają bardzo dobre. Oczywiście, przepraszam, to staram się unikać sarkazmów wobec innych państw, ale przypomniały mi się ćwiczenia, które w Hiszpanii mieliśmy i bardzo specyficzne podejście miejscowych sił zbrojnych, ale to opowieść na inny czas. W każdym bądź razie myślę, że za kilka lat to będzie oczekiwanie, że to polska armia będzie tą lead nation właśnie, jeśli chodzi o flankę wschodnią. Więc w tym sensie, czy wojna do nas przyjdzie? Niekoniecznie do nas, ale my pewnie będziemy musieli na tę wojnę po prostu pójść. No teraz, muszę powiedzieć, że tak, to jest bardzo mocne. No bo teraz tak, jeżeli nie pójdziemy, to wojna wtedy do nas przyjdzie prawie na pewno. Bo to zostanie poczytane jako słabość. Po prostu. Pamiętamy Czechosłowację przed drugą wojną. Oddanie Czechosłowacji zostało tak przez Hitlera ocenione jako ewidentnie słabość, prawda? No muszę powiedzieć, panie pułkowniku, że nie tylko jest to jedno z najmocniejszych zakończeń rozmów w historii realnej, ale prowokujące oczywiście do kolejnej dyskusji, ale to już odbędziemy z państwem po wyłączeniu kamer. A tymczasem bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan pułkownik Piotr Lewandowski. Dziękuję.
Dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dzięki za wszystkich, którzy z nami byli w Kazimierzu i tych, którzy obejrzeli ten odcinek na internecie, na Historii Realnej. Dzięki za suby, lajki, za wsparcie, które od Was dostajemy na Patronite i na YouTubie. Dzięki temu wsparciu nie musimy się cenzurować i mówimy, co chcemy. Partnerem naszego wyjazdu do Kazimierza Dolnego jest firma AutoDNA, która od 15 lat stoi na straży tego, żebyście, drodzy Państwo, nie kupili samochodu z defektem. Firma AutoDNA sprawdza używane samochody z Europy, Polski i Stanów Zjednoczonych, ale również Kanady. Czy nie mają przekręconych liczników, jakichś ukrytych defektów, sprawdzają polisy ubezpieczeniowe i inne rzeczy. Dzięki AutoDNA poznacie przeszłość Waszego przyszłego auta. Dziękujemy AutoDNA za wsparcie. I oczywiście kończymy kciukami dla naszych przyjaciół, kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem naszego kanału, partnerem strategicznym jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kazimierz Dolny.